Witam serdecznie, ja jestem Mateusz, to jest mój kolega Ryszard Michalczyk. I będziemy chcieli dzisiaj Państwu pokazać, przedstawić kilka istotnych elementów w odchowie brojlera od pierwszego dnia życia do 10 dnia życia. Jesteśmy teraz w sterowni kurnika i postaramy się opowiedzieć o kilku parametrach, które są istotne dla chowu. Jesteśmy na obiekcie, w którym znajdują się pisklęta w wieku 2 dni życia. Bardzo istotnym czynnikiem jest zapewnienie właściwej temperatury otoczenia. Taką temperaturę możemy zadać na sterowniku komputera. Tu temperatura zadana wynosi między 33 stopnie Celsjusza a 34 stopnie Celsjusza. I po odczytaniu z monitora możemy się przekonać, że taka temperatura rzeczywiście na kurniku istnieje. Elementem, który należy zdecydowanie kontrolować na obiekcie, jest waga kur. Dzisiaj sprawdzimy sobie kontrolnie, w drugiej dobie, ile ta waga wynosi. Oczywiście najważniejsza jest waga na 7 dni. Kura powinna obrócić starter, przyrosnąć 4-3-4,5 razy. Mamy dzisiaj drugą dobę, za chwilkę porównam sobie z aplikacją mobilną ROS, ile kury powinny ważyć na ten czas. W aplikacji mamy, że waga kur powinna wynosić 73 gramy. Podejrzymy na sterowniku, ile wynosi na dzisiaj. Dzisiaj przeciętna waga kur to 72 gramy, czyli mieszczą się one idealnie w normie. Kolejnym ważnym elementem zapewnienia dobrostanu zwierząt jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności powietrza na obiekcie i taką wilgotność możemy również kontrolować za pomocą sterowania numerycznego. W tej chwili mamy ustawioną wilgotność na poziomie 50% i taką również mamy na odczycie. Zalecana wilgotność jest w granicach 45-70% wilgotności względnej na obiekcie dla brojlerów. Dla kur w tym okresie ważny jest odpowiedni poziom wentylacji. Tutaj utrzymujemy ruch powietrza na poziomie 0,3 metra na sekundę. Taki ruch zapewnia odpowiednią dostawę tlenu oraz odpowiednio przewentyluje obiekt. Sprawdzimy teraz na nastawach, jakie są zadane w obiekcie. W obiekcie mamy zadaną wentylację na poziomie 2,9%, czyli odpowiednią dla wieku kur. Dla zapewnienia właściwych warunków odchowu, szczególnie w pierwszym okresie życia piskląt, musimy pamiętać również o zapewnieniu właściwej jakości powietrza. Tę właściwą jakość powietrza determinuje nam kilka parametrów, a mianowicie poziom tlenu, który winien być powyżej 19,5% na kurniku w jego atmosferze, jak również zapewnienie niskiej emisji gazów szkodliwych, takich jak dwutlenek węgla, którego ilość powinna być poniżej 3000 ppm oraz gazów takich jak CO2 i NH3, którego wielkość czy ilość w powietrzu atmosferycznym kurnika powinna być poniżej 10 ppm. Musimy pamiętać o tym, że minimalna wentylacja musi być zwiększona w sytuacji, gdy poziom tlenu spada nam niebezpiecznie poniżej 19,5% w celu zapewnienia właściwej jakości powietrza. Tu na odczycie sterownika mamy pokazane aktualny poziom dwutlenku węgla w atmosferze kurnika. Zadana ilość, która może być tutaj, to jest 2000 ppm, natomiast odczyt pokazuje nam 2022, a więc jest idealnie ustawiony. W sytuacji, gdyby się zwiększył poziom CO2 na kurniku, wówczas na pewno zwiększyłaby się wentylacja. Jesteśmy już odpowiednio przygotowani, mamy specjalne stroje. Postaram się teraz poobserwować troszkę stado przez okienko wizyjne. Okienko wizyjne daje nam ten komfort, że nie ingerując bezpośrednio w zachowanie stada, możemy je sobie poobserwować. I tutaj przez to okienko widzimy, że stado jest równo rozłożone po całym obiekcie. Nie ma pustych miejsc, więc widać, że wentylacja działa poprawnie, temperatura jest równo rozmieszczona. Aktualnie ptaki żywione są mieszanką typu starter, którą firma Ekoplon stosuje od 1 do 10 dnia życia ptaków. Widzimy, że struktura paszy kruszonka jest bardzo dobrej jakości, ponieważ znajduje się bardzo mało frakcji pylistych. Z obserwacji stada wynika, że pisklęta bardzo chętnie pobierają tą paszę, czego dowodem jest osiągnięcie dobrej wagi na ich wiek życia. W
Wchodząc do takiego obiektu, musimy zwrócić szczególną uwagę na to, jak ustawione są linie karmienia i pojenia. Tak, przy tak małych kurach ważne jest to, aby linie karmienia były odpowiednio napełnione paszą, miały do niej łatwy dostęp. Bo karmidła należy wyregulować w taki sposób też, aby piskęta nie wskakiwały do środka. Jeśli chodzi o linie pojenia, musimy zapewnić kurom takie ustawienie, aby piły one w sposób wyprostowany. W celu określenia kondycji stada w początkowym okresie życia ptaków możemy przeprowadzić prostą próbę żywotności, która polega na tym, że odwracamy piskle na plecy i w sytuacji, kiedy osiono powraca do pierwotnej pozycji w ciągu 2-3 sekund, uznajemy, że pisklęta są odpowiednio żywotne. Prostym sposobem na sprawdzenie, jak żywotne jest stado, będzie próba klaśnięcia w dłonie. Pokażę nam to, jak szybko pisklęta reagują na dźwięk. Aby pobudzić pisklęta do szybkiego i dobrego pobierania paszy w pierwszym dniu odchowu, stosujemy papier, który jest papierem biodegradowalnym i na ten papier umieszczamy około 70 gram paszy typu starter na jedną sztukę pisklęcia i one mają bardzo dobry dostęp do paszy w pierwszym dniu. Powierzchnia papieru musi być w granicach 50% powierzchni całego kurnika. Ważnym czynnikiem dla dobrostanu stada jest odpowiednia ściółka. Na tym kurniku ściółka jest w formie krótkociętej słomy, dzięki czemu posiada ona dobrą wodochłonność. Zapewnia to zmniejszenie wilgotności w obiekcie, a co za tym idzie lepszą kondycję nóżek ptaków. W tej chwili dokonujemy pomiaru natężenia światła na kurniku. Z odczytu wynika, że natężenie to wynosi 25 luksów, a więc jest dokładnie takie, jakie jest zalecane przez programy odchowu. Ta wielkość musi być zachowana w okresie od 1 do 10 dnia życia brojlera. Po 10 dniu natężenie światła powinno wynosić 20 luksów. Parametr natężenia światła jest o tyle istotny, że gwarantuje właściwe pobranie paszy i wody na kurniku. Na dzisiaj to już wszystko. Żegnamy się z Państwem serdecznie i zapraszamy do śledzenia naszych kanałów na YouTube i Facebooku.